Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Zaświtał blaskiem promiennym przez wszystkich dzień upragniony, bo Chrystus, świata nadzieja, wstępuje w niebo wysokie. Gdy swoją mocą podeptał szatana, księcia ciemności, przed Ojcem staje, przynosząc zwycięską chwałę wcielenia. Odchodzi w jasnym obłoku i ufność ludziom przywraca, bo rajskie bramy otworzył, praojców grzechem zamknięte. O, jakże wielkim weselem jest Syn zrodzony z dziewicy, przyjąwszy krzyż i zhańbienie, króluje z Ojcem na wieki. Składajmy przeto podziękę naszemu Panu i Zbawcy, bo ludzkie ciało cierpiące do Ojca domu wprowadził. Niech jedna radość połączy mieszkańców nieba i ziemi, bo Jezus, idąc do Ojca, pomiędzy nami zostaje. Przyciągnij teraz, o Chryste, do siebie serca człowiecze i Duchem Świętym napełnij, gdy nam go ześlesz od Ojca. Amen. Z weselem śpiewać będziemy, wszystkie nasze źródła są w Tobie, miasto Boże. Alleluja. Gród Jego wznosi się na świętych górach. Umiłował Pan bramy Syjonu, bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, miasto Boże. Wymienię Egipt i Babilon wśród tych, którzy mnie znają. Oto Filistea, Tyr i Etiopia, nawet taki kraj tam się narodził. O Syjonie powiedzą, każdy człowiek urodził się na nim, a Najwyższy sam go umacnia. Pan zapisuje w księdze ludów, oni się tam narodzili i tańcząc śpiewać będą. Wszystkie moje źródła są w Tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z weselem śpiewać będziemy, wszystkie nasze źródła są w Tobie, miasto Boże. Alleluja. Chrystus jak pasterz gromadzi baranki, jagnięta nosi na swej piersi. Alleluja. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i Jego ramię dzierży władzę. Oto z Nim idzie Jego nagroda, a przed Nim Jego zapłata. Podobny jest do pasterza pasącego swe stado, który je gromadzi swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Któż swoją garścią zmierzył morskie wody i piędzią wymierzył niebiosa? Kto zawarł całą ziemię w miarce? Kto ciężar gór zbadał na wadze i pagórki na szalach? Któż zdołał przeniknąć ducha Pana? Kto jako doradca dawał mu wskazania? Do kogo on się zwracał o radę i światło, aby go pouczał o ścieżkach prawa, żeby udzielił mu wiedzy i drogę roztropności ukazał? Oto narody są jak kropla wody u wiadra. Uważa się je za pyłek na szali, a wyspy ważą tyle, co ziarnko prochu. Lasów Libanu nie starczy na paliwo, ani jego zwierzyny na całopalenie. Niczym są przed nim wszystkie ludy i znaczą dla niego tyle, co nicość i pustka. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Chrystus jak pasterz gromadzi baranki, jagnięta nosi na swej piersi. Alleluja. Wielki jest Pan na Syjonie, wywyższony ponad wszystkie ludy. Alleluja. Pan jest królem, drżą narody, zasiada na tronie z cherubów, a ziemia się trzęsie. Wielki jest Pan na Syjonie, wywyższony ponad wszystkie ludy. Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe. Ono jest święte. I króluje potężny, który sprawiedliwość kocha. Tyś ład ustanowił. Wymierzasz sprawiedliwość i prawo w Jakubie. Wysławiajcie Pana, naszego Boga. Padajcie przed podnóżkiem stóp Jego, bo On jest święty. Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia. Wzywali Pana, a On ich wysłuchał. Przemawiał do nich w słupie obłoku, a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał. Boże, nasz Panie, Tyś ich wysłuchał. Łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki. Wysławiajcie Pana Boga naszego. Pokłon oddajcie Jego świętej górze, bo Pan nasz i Bóg jest święty. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wielki jest Pan na Syjonie, wywyższony ponad wszystkie ludy. Alleluja. Jeżeli Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu. Duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Chrystus umarł i zmartwychwstał. Alleluja! Alleluja! Chrystus umarł i zmartwychwstał. Alleluja! Alleluja! Aby panować nad żywymi i umarłymi. Alleluja! Alleluja! Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chrystus umarł i zmartwychwstał. Alleluja! Alleluja! Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Alleluja! Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki
skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Alleluja. Niech będzie błogosławiony nasz Pan Jezus Chrystus, przez którego wszyscy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Módlmy się do Niego i wołajmy: wysłuchaj nas, Chryste. Ześlij swego Ducha, upragnionego gościa dusz ludzkich. Spraw, abyśmy go nigdy nie zasmucali. Wysłuchaj nas, Chryste. Ty powstałeś z martwych i zasiadasz po prawicy Boga. Wstawiaj się zawsze za nami do Ojca. Wysłuchaj nas, Chryste. Przez Ducha Świętego zjednocz nas z Tobą, aby utrapienie, prześladowanie czy niebezpieczeństwo nie odłączyły nas nigdy od Twej miłości. Wysłuchaj nas, Chryste. Daj, abyśmy przyjmowali się nawzajem z miłością, jak Ty nas przyjąłeś ku chwale Boga. Wysłuchaj nas, Chryste. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przemieni nas wewnętrznie swoimi darami i stworzy w nas serce nowe, abyśmy mogli podobać się Tobie i wypełniać Twoją wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.